wygnać. Kilka słów o Budimexie. Myślę, że już co nieco słyszeliście, szczególnie, że interesujecie się branżą budowlaną. Jesteśmy liderem rynku budowlanego, generalnym wykonawcą inwestycji. Mamy ponad 55-letnie doświadczenie na różnych, przeróżnych inwestycjach. Zatrudniamy już w tym roku 7,5 tysiąca pracowników. Te liczby nadal mi imponują, bo co roku, jak właśnie spotykamy się na tym live, to w zeszłym roku było to około 7 tysięcy pracowników, teraz już jest 500 osób, prawie więcej. Standardowo co roku realizujemy 200 kontraktów rocznie. Od kilku lat też staramy się, w sumie prężnie działamy na rynkach zagranicznych, wygrywając kontrakty, czy to w Czechach, w Niemczech, na Słowacji, czy teraz ostatnio na Łotwie. A jako ciekawostkę mogę Wam zdradzić, że co czwarty kilometr drogi ekspresowej lub autostrady w Polsce został wybudowany przez naszą firmę. Historię mamy bogatą, ale nie będę Wam tutaj opowiadał godzinami od niej, chociaż mógłbym. Tutaj macie taki wykres, który przedstawia w sumie jedne z najważniejszych dat, czyli to, że powstaliśmy w 1968 roku. W 1995 roku zadebiutowaliśmy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli ktoś interesuje się tą tematyką, to parę dni temu było dosyć głośno o nas, że wracamy po kilkunastu latach do WIG20, także to też trochę świadczy o tym naszym rozwoju w ostatnich latach i to, że inwestorzy nam ufają i widzą ten rozwój naszej firmy. Trzeba też zaznaczyć, że naszym inwestorem strategicznym jest firma Ferrovial, czyli też taki potentat budowlany w skali całego świata. Ferrovial ma budowy i także spółki takie jak Budimex w Ameryce, w Australii, więc działa w skali globalnej. Już 6 lat temu obchodziliśmy 50-lecie firmy Budimex. No a takim ostatnim punktem jest ekspansja na te rynki zagraniczne. Bardzo dużo prowadzimy inwestycji u nas w Polsce, ale staramy się rozwijać i dążymy do tego, by być liderem rynku budowlanego w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego też działamy czy to w Niemczech, Czechach, na Słowacji, czy właśnie na Łotwie, o której wcześniej wspominałem. Nawiązując jeszcze do tego slajdu o pracownikach, dokładnie to jest stan na luty tego roku. Jest nas 7421 osób i mówimy tutaj o wszystkich naszych spółkach, pracownikach zarówno umysłowych, jak i fizycznych. A tutaj macie niektóre ujęcia z życia naszej firmy, czy to pracowników biurowych, czy budowlanych. No a jeśli chodzi o nasze inwestycje, to mamy mnóstwo spółek, ale głównie skupiamy się na budownictwie. Mamy takie odnogi jak budownictwo infrastrukturalne i pod tym kątem w tym programie praktyk mamy najwięcej wakatów, to jest grubo ponad 100 miejsc, gdzie możecie budować z nami drogi. Budujemy też budynki w ramach budownictwa kubaturowego. Na tym zdjęciu widzicie akurat naszą siedzibę na Siedmiogrodzkiej 9 w Warszawie. Tutaj można powiedzieć, że jest serce Budimexu i znajdują się wszystkie obszary wsparcia, które wspierają budowy w funkcjonowaniu. Mocno stawiamy też od kilku lat na budownictwo kolejowe i mamy tam sporo takich głośniejszych tematów, jak właśnie stacja Warszawa Zachodnia, port Gdynia, Czechowice i Dziedzice, które ostatnio ukończyliśmy, ale przenosimy się na tak zwany lot B, czyli most Wisła. Tam też będziemy szukać w tym roku sporo ludzi do wsparcia, więc też jest fajna okazja do rozwoju w DBK. Stawiamy na budownictwo energetyczne, czy to jest kolektor wiślany, czy również budowanie elektrowni. W związku z tym mamy też ciekawą ofertę dla Was pod kątem właśnie budownictwa energetycznego. Budownictwo hydrotechniczne, tutaj też mamy ciekawe kontrakty, no taki pierwszy, co to terminal DZ w Gdańsku, przychodzimy na myśl, o którym też jest głośno, ale jest tego sporo, też również innych inwestycji związanych właśnie z budowami gdzieś tam w środowisku wodnym, jeśli tak to nazwę. Trzeba też zaznaczyć, że te odnogi poszerzamy w różnych kierunkach i tak jak teraz przyszłościowe okazują się właśnie tematy związane z sektorem OZE, czyli odnawialne źródła energii,
czy to farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, czy na pewno słyszeliście, że dyskutuje się cały czas o elektrowni atomowej, tak staramy się rozwijać też w tych kierunkach. Mamy Budimex Mobility, ostatnio założyliśmy BXF Energia, spółkę właśnie związaną z energią, wspólnie z naszym właścicielem, czyli Ferrovialem, więc w tym temacie też na pewno będzie o nas głośno. To tak pokrótce o naszym ogólnie o naszej firmie. Myślę, że możemy przejść spokojnie do programu praktyk, czyli to, co Was najbardziej interesuje. Widzicie pierwszy slajd, ten znaczek zamka mogliście widzieć przez większość lutego. Budowaliśmy trochę napięcie związane z tym, co dla Was przygotowaliśmy w tym roku i już w sumie dzisiaj odsłoniliśmy karty. Jeśli ktoś z Was był na akademiabudimex.pl już dzisiaj, to doskonale wie, jakie jest nasze hasło, jaka jest nasza kreacja wizualna w tym roku. Także tak, naszym hasłem jest znajdź swój klucz do sukcesu. Czyli cały czas opieramy się na tej koncepcji tego, że przychodzicie do naszej firmy i myślę, mogę powiedzieć za siebie, ale też mnóstwo praktykantów, którzy u nas gdzieś zaczynali karierę, że Budimex umożliwia dobry start po prostu w karierze, gdzie po praktykach możecie zostać i kontynuować swoją ścieżkę kariery i rozwijać się wspólnie z nami. Ale żeby to nie było takie gadanie, udowadniamy to na liczbach. Czyli program praktyk to program, który organizujemy już od ponad 14 lat. To już w sumie tyle trwa, że ciężko mi było uzyskać oficjalną informację, kiedy powstał pierwszy program praktyk Budimexowy, ale na pewno było to ponad 14 lat temu. Od 2014 roku przyjęliśmy 1782 praktykantów. To też myślę, że te liczby działają na wyobraźnię. A 54 z nich zajmuje menadżerskie stanowiska, czyli gdzieś faktycznie kilkanaście lat temu zaczynało od bycia praktykantem, a dzisiaj są to osoby, które albo są dyrektorem kontraktu, albo dyrektorem grupy kontraktów, albo czasami nawet się zdarzało, że są to osoby, które dzisiaj pełnią rolę dyrektora rejonu, czyli zajmują się całym obszarem, czy to na przykład infrastrukturalnym, w którego w skład wchodzi wiele inwestycji budowlanych i zawsze staramy się rozwijać na tyle ten program, żebyście wy byli z niego zadowoleni, dlatego też po każdej edycji robimy ewaluację tego programu. Jak widzicie, w zeszłym roku w takiej ankiecie wzięło udział, ankieta oczywiście była otwarta dla wszystkich, więc każdy mógł wyrazić swoją opinię, nie tylko ci, którzy byli zadowoleni, bo faktycznie można tak pomyśleć, bo faktycznie 98% z 95 osób, które wypełniły tą ankietę, faktycznie zaznaczyło to, że było zadowolonych z tych praktyk, a z tego co pamiętam 93 albo 95% mogło z czystym sumieniem polecić program praktyk swoim kolegom, znajomym ze studiów czy tam gdzieś z życia prywatnego. Ale też myślę, że takim danym, gdzie ten program cieszy się popularnością wśród Was studentów, jest to, że przez te ostatnie 14 edycji ponad 16 tysięcy osób było zainteresowanych. W samej ubiegłorocznej edycji zaaplikowało do naszego programu 2,5 tysiąca chętnych z całej Polski, ze wszystkich uczelni. No a sam fakt, że w zeszłym roku przyjęliśmy na praktyki 363 osoby, to też myślę, że jest spora liczba, która też robi wrażenie. Sami jej się nie spodziewaliśmy, bo w zasadzie co roku gdzieś tak zbieramy zapotrzebowanie na 250 wakatów, ale faktycznie w zeszłym roku też sporo nowych kontraktów doszło, więc ta liczba się zwiększyła prawie o 100 osób. No a to, co przygotowaliśmy dla Was w tym roku, to jak co roku staramy się, żeby ta oferta była dla Was atrakcyjna. No i tak jak wspominałem, akademiabudimex.pl, tą stronę odświeżamy co roku, staramy się wprowadzać jakieś nowe funkcjonalności, więc przede wszystkim taką pierwszą funkcjonalnością jest mapka, taka interaktywna, gdzie już na samym szczycie naszej strony tego landing page'a widzicie mapę lokalizacji, gdzie po prostu oferujemy dla Was praktyki w całej Polsce. W zeszłym roku pojawiały się w zasadzie cały czas pytania,
gdzie są dostępne lokalizacje. Te lokalizacje faktycznie pojawiały się w formularzu aplikacyjnym, ale nie były widoczne, tak jak mam nadzieję, że są widoczne w tym roku, więc możecie wejść na tą stronę, jeśli ktoś z was nie był, i przeklikać sobie po prostu to województwo, które was interesuje, i tam są wszystkie wypisane dostępne lokalizacje. W ramach tegorocznej edycji przeprowadziliśmy też nową sesję pracowniczą. Gdzieś tam, jeśli śledzicie nasze media społecznościowe, to na pewno zauważycie naszych ambasadorów studenckich, naszych ambasadorów pracowniczych, którzy, myślę, mam nadzieję, że mieli fajny fun i zabawę, biorąc udział w tak dosyć profesjonalnej sesji fotograficznej. Więc w ogóle, jeśli ktoś z ambasadorów jest dzisiaj na webinarze, to dzięki bardzo za udział w wzięciu tej sesji. No i też pozostałym ambasadorom dziękuję, bo super promujecie ten program wśród też swoich znajomych, ale przede wszystkim też na waszych uczelniach, także to też jest mocne wsparcie. No i tak jak wspomniałem, ten znaczek, ten zamek gdzieś tam będzie się pojawiał w przyszłych miesiącach. Będziemy pokazywać też naszych mistrzów praktyk, żeby też wam trochę udowadniać, nie mówić, nie lać wody, że ten program jest super, musicie do nas dołączać, tylko faktycznie pokazywać to, że u nas praktykanci faktycznie mają okazję do rozwoju. Na ostatnim zdjęciu jest Kinga, właśnie nasza ambasadorka w ramach ekipy BX, akurat jestem w bluzie ekipa BX. Kinga zaczynała od praktyk w 2020 roku. Dzisiaj jest głównym specjalistą, inżynierem, i rozwija się na kontraktach infrastrukturalnych na Podlasiu. Właśnie dzisiaj jestem też świeżo po pierwszych targach na Politechnice Białostockiej, więc Kinga przedstawiała na żywo studentom i studentkom swoją historię i pokazywała faktycznie, że u nas ten rozwój jest na wyciągnięcie ręki. O czym wspominałem, czyli nowe lokalizacje. To jest ta mapka interaktywna, którą możecie sobie w każdym momencie przeklikać. Jak zwykle mamy 250 miejsc, 200 miejsc jest na budowach, 50 wakatów jest gdzieś tam w obszarach wsparcia, czyli biuro warunków kontraktowych, oddział gwarancji, biura ekonomiczne, biura handlowe, pion finansowy, możecie przyjść do marketingu, tak jak ja kiedyś zaczynałem, do HR-ów, możecie przyjść do biura informatyki. Lokalizacje są w całej Polsce, niestety zasmucę studentów Politechniki Świętokrzyskiej na przykład, bo województwo świętokrzyskie to jest jedyne województwo, gdzie nie mamy żadnego wakatu, ale jeśli jesteście otwarci na pozostałe rejony Polski, to jak najbardziej możecie aplikować na albo gdzieś bliższe kontrakty dostępne, albo możecie nawet na drugi koniec Polski pojechać. W przypadku niektórych kontraktów oferujemy zakwaterowanie, więc to jest super okazja, aby popodróżować po Polsce i przy okazji też zdobyć doświadczenie i poznać inne rejony Polski niż te, w których na co dzień jesteście. I tak jak wspomniałem, możliwość zakwaterowania, ale też możliwość dojazdów. Jeśli na przykład to się w przypadku często zdarza kontraktów infrastrukturalnych, są budowy na przykład jakiś ESEK gdzieś tam do godziny drogi wokół dużego ośrodka typu Białystok, Wrocław, Warszawa, Poznań. Zazwyczaj jest tak, że 70% pracowników dojeżdża codziennie na ten kontrakt właśnie z dużego miasta, więc oni są otwarci, żeby zabierać was ze sobą. I myślę, że to jest dla was komfortowa. I co oferujemy na praktykach? Cały czas się spotykamy z pytaniami, nawet dzisiaj pytaliście, czy praktyki są płatne. Często też niektórzy mylą praktyki ze stażami, ale w sensie nasz program praktyk jest też takim programem stażowym, czyli to jest po prostu zwykła praca, gdzie przychodzicie, wykonujecie swoje obowiązki i oczywiście otrzymujecie wynagrodzenie. Praktyki w tym roku są płatne od 27 zł brutto za godzinę i te stawki rosną jeśli jesteście też na wyższym roku studiów. Więc w przypadku czwartego czy piątego, albo jeśli jesteście absolwentami, to te stawki są jeszcze wyższe. W ramach programu praktyk też jesteście objęci pakietem Medicover, który kosztuje symboliczną złotówkę. Możecie się zapisać do Medicoveru i mieć opiekę zdrowotną. To, co wspominałem też, czyli możliwość zatrudnienia po praktykach, u nas jest faktycznie ta opcja i tak statystycznie co roku między 20 a 30% osób zostaje u nas po praktykach na dłużej. W zeszłym roku z tych 363 osób 44 osoby, to jest chyba stan na listopad, na pewno przeszły na umowę o pracę i już podjęły etatowych stanowisk.
ale sporo też było praktykantów, którzy po prostu zostali nadal na praktykach, ale jeśli plan zajęć im to umożliwiał, oni po prostu kontynuowali te praktyki i byli na przykład na budowie, byli wsparciem dla naszych specjalistów, inżynierów przez 2-3 dni w tygodniu, bo te praktyki są też elastyczne. Przychodzicie w wakacje, możecie być na pełen etat, bo wtedy wiadomo, są wakacje, ale jeśli potem zaczynacie z powrotem kolejny semestr, to możecie ten etat zmniejszyć i na przykład jak macie 2 dni luźne od zajęć, możecie wtedy przychodzić do nas i przy okazji właśnie zarabiać, ale też wspierać nasze kontrakty, które też często potrzebują tego waszego wsparcia, może nawet nie w pełnym etacie, ale nawet w mniejszym. To już wspomniałem, możliwość dopasowania do grafiku zajęć. No i ciekawe i rozwojowe zadania. Brzmi to tak trochę jak lanie wody, ale no my stawiamy na tym, też uświadamy naszych opiekunów, żeby po pierwsze zrobili wam taki przegląd całej budowy od biura po budowę, pokazali jak wygląda budowa, ale też wakaty biurowe z każdej perspektywy, żebyście zobaczyli jak to wygląda w praktyce w pełnym wachlarzu. Zobaczyli zarówno te dobre, jak i złe strony. Często jest tak, że nie zdajecie sobie sprawy, że praca na budowie, praca inżyniera wymaga też mnóstwa pracy w dokumentacji albo gdzieś tam papierków, wypełniania papierków, więc chcemy was uświadomić, że to nie jest tylko praca przy nadzorze budowlanym, przy pracach budowlanych gdzieś tam w terenie, ale ta praca ma też dwa oblicza. I też jesteśmy otwarci na wasze sugestie. Jeśli czujecie się lepiej w jednym obszarze, to po prostu dajecie znać opiekunowi, też on dobiera tak wasz rozwój, aby był dla was jak najbardziej wartościowy. I myślę, że to się udaje. Oczywiście w dużej większości przypadków, jeśli też macie jakieś sygnały, że coś wam się nie podoba, to możecie zgłaszać to albo opiekunowi, albo też mi, bo wiadomo, przy tylu wakatach różne sytuacje się zdarzają, ale myślę, że ten program jest naprawdę rozwojowy i to widać po statystykach, które wam przedstawiałem, chociażby przez ten procent zadowolonych praktykantów. Ale nie samymi praktykami człowiek żyje, więc to, co robicie na kontraktach w biurach, to jest jedno, czyli obowiązki, ale my staramy się uatrakcyjniać ten program praktyk, aby to nie było tylko właśnie nadzór nad pracami budowlanymi, czy właśnie wypełnianie papierków, ale mamy mnóstwo ciekawych też, mam nadzieję, że ciekawych dla was inicjatyw, w które możecie się włączać. Pierwsze, co przychodzimy na myśl, to jest program ambasadorski, gdzie teraz mamy 17 ambasadorów studenckich, z czego 7 bądź 8 z poprzedniej edycji była praktykantami i właśnie po praktykach zostali naszymi ambasadorami, kontynuują z nami gdzieś tą współpracę. I nasi praktykanci wypełniają super robotę, promując czy to właśnie program praktyk, czy jakieś inne nasze inicjatywy. Bycie ambasadorem jest też punktem wyjścia, żeby potem wrócić do nas, czy to właśnie na etat, czy w kolejnej edycji praktyk. My jak najbardziej staramy się umożliwiać taką, dawać taką opcję naszym studentom, ale to też jest super projekt, żebyście się sprawdzili w przeróżnych projektach typu organizowanie wycieczek. Na tym pierwszym zdjęciu macie akurat wycieczkę holenderskich studentów na terminal DC w Gdańsku. To było też ciekawe przedsięwzięcie. Macie też, pomagacie nam ogarniać targi pracy. Na tym czwartym zdjęciu to akurat jest ambasador Mateusz, z którym też się dzisiaj widziałem na Politechnice Białostockiej. I tu akurat jest zdjęcie, jak wygraliśmy, zdobyliśmy tytuł wystawcy najlepszego wystawcy jako firma. A było bodajże 80 wystawców, więc to było nie lada wyczyn, a oceniali to studenci, czyli to też najbardziej responsywna grupa. Także to nie był kupiony tytuł. No i tak jak widzicie, zapraszamy was na jakieś zakulisowe eventy, które organizujemy w Budimexie. Macie, tak jak na jednym z tych zdjęć, testy robota, który przyszłościowo ma docelowo pracować na kontraktach, ale póki co to jest w fazie prototypu. Możecie brać udział, już wspominałem, w wycieczkach, możecie brać udział w nagraniach, zobaczyć jak tworzymy kampanie wizerunkowe. Organizujemy też na przykładzie
remontu salki dla szkoły zawodowej w Bełchatowie akcje wolontariackie. Możecie brać udział. Tu akurat w zeszłym roku pojechałem ze studentami, z praktykantami z Warszawy i z Łodzi odremontowywać salkę w Bełchatowie w szkole. Więc to było też taka fajna odskocznia, żeby w ogóle się poznać z inną ekipą, z innych kontraktów. No i sporo tego jest. Zawody sportowe to też po pierwsze wspieramy takie inicjatywy, więc możecie się z tym sprawdzać i na przykład brać udział w drużynowych jakichś zawodach, ale też akcje wspierające schroniska, czyli akcja Zwierzoluby BX. Tu akurat wkleiłem swojego psa Grzankę, gdzie Grzanka była twarzą całej kampanii i akurat zbieraliśmy środki finansowe, żeby wesprzeć fundację pomagającą zwierzakom. Więc sporo się tego dzieje, my też staramy się obudowywać ten program tak, żeby po prostu był też ciekawy dla Was. Oprócz tego szkolenia z kompetencji miękkich, ale też co roku robimy szkolenia z Excela, które Wam się przydają i to szkolenie jest też takie, które przydaje Wam się potem przy pracy na budowie, więc myślę, że one są wartościowe. No i mógłbym tak to opowiadać długo, ale myślę, że możemy przejść dalej, czyli kwestia jak aplikować. Zdaję sobie sprawę, że część z Was doskonale o tym wie, ale też żeby formalności stało się zadość, to zgodnie z naszą agendą. Aplikujemy tak, wchodzimy na stronę akademiabudimex.pl, to jest jedyne źródło aplikacji, więc nawet jak wysyłacie CV mailowo, to ja niestety odsyłam Was do tej strony. Chcemy, żeby wszystkie aplikacje się zgadzały i spływ był tylko z jednego źródła, więc akademiabudimex.pl. Klikacie w przycisk aplikuj, wypełniacie formularz zgłoszeniowy, dostajecie zaproszenie od naszej agencji wspierającej 313C, bez której nie dalibyśmy rady ogarnąć tego całego procesu rekrutacyjnego. Dostajecie zaproszenie do gry budowlanej bądź biurowej, w zależności od tego, jaką wybraliście drogę. Robicie tą grę, często pytacie, co się wiąże z tą grą. Po tej grze macie feedback odnośnie kompetencji miękkich, ale przede wszystkim też często pojawiało się w ostatnich latach pytanie, jak wyglądają te u nas praktyki, więc ta gra przede wszystkim ma Wam pokazać takich 12 przykładowych zadań, które wykonujecie na praktykach, czy to w przypadku praktyk budowlanych, czy biurowych, więc po przejściu tej gry myślę, że ona będzie dla Was ciekawa, bo po prostu będziecie wiedzieli, co Was czeka, jakie konkretne zadania. One nie są jeden do jeden przełożonych faktycznego z życia, ale są takim przykładem, że mniej więcej mamy nadzieję, że będziecie wiedzieć, co Was czeka na tych praktykach, więc pod tym kątem myślę, że ona się sprawdza, jesteście bardziej uświadomieni przed pierwszym dniem praktyk, gdy się na nie dostaniecie. No i potem po prostu oczekujecie na kontakt ze strony rekrutera. My mamy całą Waszą aplikację razem z CV, z wypełnieniem informacji, z przejściem gry kompetencyjnej i wtedy wysyłamy Wasze karty interaktywne, tak to się nazywa, do opiekunów. Opiekunowie wybierają osoby, z którymi chcą się spotkać na rozmowę i wtedy zazwyczaj na Teamsie, ale jeśli Wam jest po drodze, to możecie się spotkać na budowie. Odbywacie taką rozmowę z opiekunem praktyk. Myślę, że one też są ciekawe, bo po pierwsze właśnie opiekun mówi o kontrakcie, mówi jak on wygląda, mówi czego od Was oczekuje, więc to jest feedback po pierwsze dla Was, mam nadzieję, że taki zaspokajający. Po drugie podpyta Was na pewno o motywację, dlaczego chcecie wziąć udział w tym programie, dlaczego chcecie pracować na konkretnym kontrakcie, ale też jakie macie oczekiwania względem praktyki, w jakim kierunku chcecie się rozwijać, jakie budownictwo Was najbardziej interesuje, czego się chcecie nauczyć. Także to jest taka dwustronna wymiana informacji, która myślę, że jest potrzebna zarówno jednej i drugiej stronie. I to, co zaznaczamy też od początku, no przy 2500 chętnych i 250 wakatach niestety nie wszyscy się dostaną, ale staramy się chociażby mailowo powiedzieć Wam, że w ramach jednego wakatu, na który się zgłosiliście, jest on już zamknięty, no i niestety nie ma opcji dostania się na te praktyki, ale też z perspektywy mogę Wam radzić, żebyście zaznaczali jak najwięcej kontraktów, którymi jesteście zainteresowani, bo powiedzmy jest jedno miejsce, które Wy wybierzecie w marcu i to miejsce się zamknie,
no to wtedy, jeśli zaznaczyliście to jedno miejsce, to niestety już wtedy nie wiemy, czy któryś inny kontrakt was interesuje, więc się do was niestety nie odezwiemy. Ale jeśli zaznaczycie 10 różnych kontraktów, no to wtedy jak jeden kontrakt odpadnie, to bierzemy was pod uwagę w przypadku 9 innych kontraktów. Więc myślę, że ten formularz jest super stworzony pod tym kątem, że tak jak pewnie przy wyborze studiów składacie po prostu papiery na różne uczelnie i jeśli powiedzie wam się dostanie na tą konkretną wymarzoną uczelnię, to po prostu podejmujecie tę propozycję, a jeśli nie, to po prostu kombinujecie w kolejnych etapach. Więc jeśli aplikujecie w ogóle w marcu i przez marzec i kwiecień nie będziemy się do was odzywać, to też się nie bójcie, bo póki co się skupiamy na wakatach tych najpilniejszych, które startują w marcu, kwietniu, maju, a pewnie gdzieś pod koniec kwietnia, w maju, na pewno już w czerwcu będziemy się odzywać w kontekście wakatów tych wakacyjnych, gdzie pewnie największa część z was jest zainteresowana nimi. Ale też chciałbym wam radzić, żebyście aplikowali już teraz, bo jak zaaplikujecie w drugiej części czerwca, to z tych 250 wakatów zostanie pewnie z 50, więc jak już teraz będziemy mieć wasze aplikacje, to będziemy je po prostu mieli w bazie danych i będziemy brali pod uwagę te aplikacje już teraz i będziemy po prostu wcześniej się kontaktować, więc żeby też nikt nie obudził się za późno, bo czasami ktoś się faktycznie na początku lipca zgłasza, czy są jeszcze jakieś oferty, no to niestety mówię, że zostało na przykład 10 miejsc. Taki też protip dla was, to może też omówimy, jak będziecie potem mieli na pytania, ale tak pokrótce protip dla was. Wybierajcie, jeśli oczywiście jesteście otwarci na poznawanie różnych zakątków Polski i możecie wybierać nawet te najmniejsze miejsca, miejscowości. Nie chcę nikogo obrazić, przepraszam, ale na przykład Kostrzyn nad Odrą, gdzie jest bardzo mało chętnych, bo po prostu jest bardzo mało lokalnych kandydatów, ale w przypadku tego kontraktu zawsze dajemy tam zakwaterowanie, więc jeśli jesteście w okolicy albo w ogóle z drugiej strony Polski jesteście i zaaplikujecie tam, to tam jest spora szansa się dostać, szczególnie w przypadku, jeśli macie na przykład specjalizację hydrotechniczną, to w ogóle byłby sztos, więc bierzcie pod uwagę też te wakaty, gdzie mamy na przykład zakwaterowanie, możecie sobie po prostu na wakacje gdzieś pojechać na drugi koniec Polski, jeśli oczywiście jesteście na to otwarci, ale faktycznie jest tak, że u nas sporo studentów wybiera tą opcję i znam dużo takich historii, nie wiem czy Kryło jest dzisiaj z nami, ale on jest studentem Politechniki Krakowskiej, w zeszłym roku na całe wakacje pojechał na drugą stronę Polski, czyli do Gdańska i tam na terminalu DC odbywał praktyki. Jest Sebastian, który dzisiaj jest inżynierem w Budimex Mobility, ale on z Politechniki Gdańskiej pojechał na Czechowice Dziedzice na kontrakt kolejowy, tam spędził cały kontrakt. Jest Wiktoria, nasza była też ambasadorka, już teraz też pracowniczka. Ona z Politechniki Gdańskiej faktycznie nie pojechała w góry, ale pojechała też nad morze, tylko też na drugi koniec, czyli do Świnoujścia, na terminal promowy w Świnoujściu, więc to mówiła, że dla niej też było fajne zobaczyć w ogóle też inną miejscowość z perspektywy mieszkanki Trójmiasta. A nawet dzisiaj się dowiedziałem, że na budowie w Ełku był chłopak, który przyjechał aż z Wrocławia. I w ogóle on był pierwszy raz na Mazurach, także to też jest okazja prywatnie pierwszy raz gdzieś być i myślę, że to jest fajna taka opcja, żeby zobaczyć w ogóle inne miejscowości. Więc to tak wygląda. Możecie powoli zastanawiać się nad pytaniami i zadawać je na czacie. Ja was jeszcze zaproszę do mediów społecznościowych, żebyście nas obserwowali, bo tam będzie dużo ciekawych treści związanych z programem praktyk. Myślę, że będą jakieś sesje pytań też i odpowiedzi. Myślę, że będziemy na bieżąco dawać znać, gdzie szukamy pilnie praktykantów. Będziecie też na bieżąco informowani, więc dużo się będzie tam działo, ale i ogólnie, jeśli interesuje was branża budowlana, czy przede wszystkim też Budimex, to jest takie źródło wiedzy, gdzie w naszych mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo rzeczy. No i po prostu zapraszamy was do obserwowania, bo myślę, że stamtąd możecie też czerpać dużo informacji, nie tylko o Budimexie, ale też branży budowlanej, no i przede wszystkim programie praktyk. Pojawiają się pierwsze pytania. Ja pozwólcie, że wyłączę nagrywanie, bo dla osób, które nie